13 października wspominamy błogosławionego Piotra Adriana Toulorge, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się w Normandii, w południowo-zachodniej Francji, 4 maja 1757 roku. Ochrzczono go kilka godzin po urodzeniu. Jego matka zmarła 4 dni później. Miał jeszcze starszego brata i siostrę. Gdy Piotr skończył 4 lata, jego ojciec powtórnie się ożenił. Natomiast zmarł, gdy Piotr miał 25 lat. Nie dożył on święceń kapłańskich syna, które przyjął w czerwcu 1782 roku, kilka miesięcy po śmierci ojca. Jako młody kapłan Piotr spotkał się z ojcami Norbertanami, zachwycił się ich sposobem życia i poprosił o przyjęcie do ich wspólnoty. Tam też przyjął imię Adrian. Po odbyciu odpowiedniej formacji, śluby wieczyste złożył w 1788 roku. Po wybuchu rewolucji francuskiej na krótko schronił się na wyspie Jersey, jednak po kilku tygodniach powrócił do Francji. Tam ukrywał się i w konspiracji sprawował posługę kapłańską wobec ludzi pozbawionych kapłanów. Aresztowano go zupełnie przypadkowo. W czasie procesu sądowego dopuścił się pewnego kłamstwa. W ten sposób nie udowodniono mu żadnej winy i spodziewał się, że sąd wyższej instancji to potwierdzi, tym bardziej, że sędziowie byli mu przychylni. Jednak po powrocie do celi zawstydził się, że poprzez kłamstwo chciał uratować swoje życie. Czuł się winny, pragnął przedstawić prawdę zgodnie ze słowami Ewangelii. Niech mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. O świcie 8 września 1793 roku wyznał prawdę i mimo wielkiego wyczerpania stanął 22 września przed komisją administracyjną, gdzie był przesłuchiwany na temat swojej ucieczki na wyspę. 12 października 1793 roku po ogłoszeniu wyroku śmierci zawołał: Bogu niech będą dzięki. Niektórzy słysząc te słowa przypuszczali, że został ułaskawiony. Po powrocie do celi pozwolono mu na spotkanie z kapłanem i odbycie spowiedzi świętej. Piotr poprosił także o obcięcie włosów i zgolenie brody. W nocy napisał 3 listy, jeden z nich skierował do brata. Napisał, że świadomie umiera śmiercią męczeńską za wiarę katolicką. Wyrażał także swoją niegodność. Potwierdził też wierność wierze i kościołowi katolickiemu oraz obiecał swoje wstawiennictwo u Boga za kościół. Naoczny świadek powtórzył jego ostatnie słowa, które brzmiały: Boże mój, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Proszę Cię o odnowę i zachowanie świętego kościoła. Przebacz, proszę Cię, moim nieprzyjaciołom. W niedzielne popołudnie 13 października 1793 roku spokojnie, niemal radośnie, szedł na zgilotynowanie. Miał 36 lat. Zginął z nienawiści do wiary katolickiej. Papież Benedykt XVI w dniu beatyfikacji 29 kwietnia 2013 roku nazwał go męczennikiem prawdy. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Piotr Adrian aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.